Siema, dzisiaj będziemy szukali, skąd Audi cieknie olej. No, co alternator. Wszystko jest w oleju, ale podobno 2.4, 2.8. W wszystkich V-kach tak jest i wszędzie to wygląda, bo już widziałem parę filmów z tym związanym i każdy jak pokazywał, to ta część wygląda wszędzie tak samo, pełno oleju. Z wiskozą jest jakiś problem, bo trochę poszła, ale jakoś nie chce się odkręcić. Odkręciłem tylko ten plastik, żeby było więcej miejsca, już to popuściłem i będziemy teraz szukali. Alternator też będziemy zajmowali, klimatyzację, coś tu nie gra i się popsuła, tak przy odpalaniu jest takie i też będziemy szukać, co to jest, może samo łożysko albo coś. Jak znajdziemy przyczynę, no to wam pokażę. Tu do góry też jest pełno oleju. A co z podkorka? Tutaj nie ma. Tak to jest. No, słychać, nie? Dobra, olej leci z tego łączenia, z tej drugiej miski do silnika. I tak, śruby trzymające koło już popuściłem, co przyszykowałem. Teraz popuszczam te trzy wężyki, odciągam to i ustawiam pierwszy do góry, a później będę z tyłu wkładał blokadę, to wam pokażę, gdzie to jest. I też blokady na wałki, które też mamy. I później odkręcam miskę, bo olej już tu, już spuściłem. Tak wygląda pierwsza świeca. Wszystko zalane olejem. I pokrywę zaworów też będziemy wszelkie wymieniali, czy głowice, to jeszcze nie wiem, ale uszczelniacze na pewno też będziemy zaworowe robili. Dobra, wałki mam ustawione, tu też zablokowany i wszystko musi być równe, wszystkie cylindry i tu są te. Grubsza musi być w środku dziura, a mniejsza na zewnątrz. Dobra. I to się blokuje tutaj. Widzicie? Tam. Jest taka dziesiątka, zawleczka plastikowa. I tam to się wkłada. Nie, ani w lewo, ani w prawo nie pojedzie. Więc można odkręcić dolne koło i rozwiązać z nawierzchu. Dobra, odkręcam miskę. Żeby odkręcić śruby z tyłu, trzeba popuścić drążek. Odkręcić. Tu dwie i teraz jest miejsce. I można odkręcać tu. Tak to wygląda. Smog jest czysty. Czyściutki bym powiedział nawet. Łańcuch, pompa oleju. Dobra. Pardon, trochę komplikacji, bo to jest objechane do zera. Tutaj do tej nie ma tak długiego klucza. A i tu urwałem, ale to dziesiątki, dwie nakręcę, kontra i wykręcę to, ale muszę poczekać, aż mi tata klucze przywiezie od drugiego garażu, gdzie mam nakrętki dziesiątki, bo tutaj nie mam.
Dobra. A miska czyściutka. Nie ma tu żadnych... Nie ma żadnych tych drobnych kawałków ani nic. Teraz coś z innej beczki, bo wymieniamy też botniki. Żadnego problemu nie ma. Tutaj są trzy śrubki. Tutaj do góry. I tak, trzeba odkręcić listwę progową. Od spodu są śrubki. Z tej strony. I spójrzcie na to. Tu są dwie. Tu też jest jedna wkręcona. Tu jest... Nie wiem co to jest. Nie masz. Jest zasłona. Później jest taki plastik, który leży tam. Tu są dwie. Tutaj też jest jedna. Najgorzej to jest z tymi, bo tej nie wiem, jak, nie mam pojęcia, jak ją przykręcę później. Chyba będę musiał odkręcić tą ozdobną listwę z napisem Audi, co jest w środku. Bo jest tak mało miejsca, tak samo z tą. Nie mam pojęcia, jak ją przykręcę teraz. No a tutaj jest zaczep, nie? No. A zrożone wygląda to tak, że... No, wszystko naszykowane. Teraz będę zdejmował pokrywy. Najpierw jedną zrobimy stronę, a później drugą. No. I z tej strony błotnik też. Tylko, że czekamy. Nie będę na razie rozbierać drugiej strony błotnika, bo tak na błotniki będziemy czekali ponad 2 tygodnie. Zamówiliśmy już tydzień temu, więc za tydzień powinny przyjść. Jak przykręcę jeden, to porównam szpary z tamtej strony, jak mają być. Przykręcę na stałe, zrobię później tą stronę. No. I tak się pomału robi. Zaznaczyłem sobie, jak jest kolejność na cewkach. Tutaj wszystko pisze, ale wolałem sobie zaznaczyć, jak są tutaj kolejność cyklu. Pierwszy, czwarty, trzeci, na którym jest iskra. No, gaser już odpiąłem. No i teraz odkręcam cewkę i nie wiem, czy ją zrzucić na jedną stronę, czy odkręcić całkiem. Jeszcze muszę kostkę odpiąć. I też już sobie popuściłem wałki, bo będziemy później robili uszczelniacze i dlatego, żeby było lżej. Dobra, pokrywa się trzyma na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 albo 9 śrubek. Tych nie trzeba na razie odkręcać. Tutaj, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczę. No i tak. Uważać, bo jak robicie takie 20-letnie auto, to coś się może urwać. Ale to już było urwane i widać, fachowa ręka to robiła. Tym się nie martwi, ale nareszcie i tak trzeba uważać, bo guma już ma swoje lata i nie jest taka... Dobra, odkręciłem. Musiałem odkręcić wężyk paliwowy, bo przeszkadzał i... do pomiaru oleju. Tak wygląda. Według mnie pięknie wygląda, jak na tyle lat. Krzywki są w idealnym stanie. Wszystkie. Nie ma żadnych zabrudzonych.
Ładnie wygląda, jak tu. Żadnego luzu nie ma. Więc napinacz jest dobry. Jak to z tej strony wygląda, to sobie zobaczę. Za chwilę. Kurde. Nie zobaczę. Dobra, jednak nie zobaczę. No. Biorę się teraz za drugą stronę. A tą zostawiam w spokoju. Uszczelki są twarde jak skała. No ale wałki, krzywki wyglądają idealnie. I żadnych wycieków oleju też tu nie ma. Dobra, z drugiej strony to samo, tylko wkręciłem sobie totalnie zbiorniczek, bo i tak jest pęd spuszczony, będzie więcej miejsca przez to. Z tej strony wygląda tak samo, krzywki super, wałki też. Też żadnego luzu na łańcuchu. Teraz nie wiem, za co się wziąć. O. Jedyne co to kostka nie chciała współpracować, jej nie odpiąłem. Teraz się plasticzku łamałem, ale to tam da się przeżyć i gdzie to jest? O. Tutaj? Tutaj. Tu jest taki od chłodnicy, znaczy od płynu chodzącego i mi się urwało, ale to można kupić, co to się nie martwię, po prostu przeszkadzało mi to. No i to wszystko. Teraz pójdę sobie umyć te pokrywy, wyczyszczę je, miska też wyczyszcza i będę czekał, co dalej robimy. Ktoś chciał zobaczyć ustawienie wałków. Ostatni do góry. Tutaj też wam pokażę. Osobiście używamy tego, firmy nie będę pokazywał, bo nie wiem czy mogę, ale zdaję egzamin. Teraz pokażę jak wygląda i później. Tego był ten specyfik. Wytarłem też to szmatką. Nawet czyste, czyste. Jeszcze to będę benzyną ekstrakcyjną czyścił, a potem wydmucham. Tylko szmatką przetarłem. I ostatni. Tutaj jakoś nie domy. Zostawię to. Dobra, ma aktualizacja. Dziękuję.
No i będę tego węża, tą parowni, do gazoliny. Tutaj, później koło będę zdejmował, tą osłonę, tył. Zablokuję sobie łańcuch tą blokadą. Odkręcę wszystkie śrubki i ustawię tak jak tutaj. Później szklanki wyjmę i zobaczymy. Wymieniamy już drugą stronę.